W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zapytaliśmy tarnowskich radnych, jak przygotowują się do kampanii wyborczej. No cóż, praca, praca, jeszcze raz praca. No wiadomo, czy wybory samorządowe nas czekają, nowa kadencja. Tych problemów, które nagromadziło się w trakcie tej kadencji, a szczególnie w jej końcówce, gdzie wydarzenia końcówki kadencji przyniosły wręcz wydarzenia niespodziewane, rzutują na to, w jaki sposób będziemy prowadzić tę kampanię, jakie propozycje dla naszych kochanych mieszkańców, dla naszych wyborców złożymy, co zaproponujemy również w naszych programach wyborczych, przede wszystkim w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy wiele spraw, które trzeba skierować na nieco inne tory. Wiele spraw należy potraktować zupełnie inaczej. Do niektórych spraw trzeba będzie wrócić, nawet w kontekście ich wyjaśnienia. Każdy jeden z radnych musi sobie zdać z tego sprawę, co zrobił za te 4 lata. Co zrobił za te 4 lata dla osiedla, dla mieszkańców i po prostu z tego będzie rozliczany. Ja się o takie coś nie boję, proszę panią. Jestem na bieżąco, staram się i bardzo dużo prac zostało wykonanych na moim osiedlu. Jeszcze mamy drogi do zrobienia na koniec, ale mam nadzieję, że nic nie będę sobie miał do zarzucenia. Ja kampanię wyborczą, tak jak wcześniej mówiłem, prowadzę od pierwszego dnia po wyborze. To znaczy kampanią wyborczą jest praca. Praca, praca, praca w każdym punkcie miasta, tam gdzie ktoś mnie potrzebuje. Ja nie będę prowadził nadzwyczajnej kampanii. Tak, zwykle parę plakatów, parę ulotek. Myślę, że ludzie mnie na tyle znają, że moja osoba jest rozpoznawalna, a ocena należy do nich. Jaka będzie to kampania? Mogę to powiedzieć w swoim własnym imieniu i kolegów z ugrupowań, które weszły do porozumienia i tworzą wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o miasto Tarnów, samorząd tarnowski. Na pewno z naszej strony będzie to kampania spokojna, wyważona, pełna otwartych, mądrych propozycji. Na pewno nie będzie to kampania agresji. Czy tak będzie w rzeczywistości? Okaże się przed wyborami, które już 16 listopada.